Studio Radia 5 pan Czesław Rankiewicz, prezydent Suwałk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam słuchaczy Radia 5. Suwałki rosną nie tylko jeśli chodzi o informacje pogodowe czy też drogi, mamy również na myśli nieruchomości powstanie kolejny blok socjalny. Przetarg na budowę budynku wielorodzinnego ogłosił właśnie zarząd budynków mieszkalnych w suwałkach TBS, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jest to taki kolejny punkt w procesie realizacji naszej polityki mieszkaniowej, tutaj miejskiej polityki mieszkaniowej, ale widzimy, że, że w tej branży mieszkaniowej w Suwałkach bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo mieszkań jest budowanych w Suwałkach, pewnie około pół tysiąca mieszkań w tej chwili jest w realizacji. I oczywiście my mamy pewne swoje plany, pewne zamierzenia. Chcemy rewitalizować nasze miasto, chcemy modernizować obiekty zabytkowe, koszarowe. No i zdecydowaliśmy się na budowę kolejnego budynku socjalnego, który chcemy zlokalizować przy ulicy Reja. 28 lokali mieszkalnych, socjalnych. Na parterze również lokal użytkowy. Prawdopodobnie pod przedszkolę, czy punkt przedszkolny będziemy chcieli tam zorganizować. I oczywiście parkingi, zagospodarowanie terenu. Złożyłem wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego Uzyskaliśmy dofinansowanie. Dofinansowanie wprawdzie nie jest może duże, bo wynosi 35%. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia tej, tej inwestycji to 4 miliony 300 tysięcy złotych, no ale te 30% to jest prawie półtora miliona. To też warto, 35%. Mamy dotację, w tej chwili jest ogłoszony przetarg oferty już można składać do, do 28 września, oczywiście. do ZBM-u, TBS-u, naszej spółki powołanej do tych celów. No i mam nadzieję, że wiosną 2019 roku ten obiekt będzie zrealizowany. Oczywiście, w trakcie realizacji mamy inny budynek, większy budynek, bo tam 48 mieszkań. On jest w realizacji przy ulicy Płaskiego 24E. To jest obiekt budowany z opcją dojścia do własności. To widzimy, że, że mieszkańcy odebrają. Bardzo dobrze, dobrze tą propozycję miasta. Dużo jest chętnych. Nie mieliśmy problemów właśnie ze sprzedażą, ze zbyciem, ze znalezieniem chętnych na te mieszkania, i to bardzo cieszy, że głównie to osoby młode, bo połowę tych klientów tego bloku to, to, mieszkania, to mieszkańcy do 30 roku życia, a 75% do 40 roku życia, czyli naprawdę młodzi ludzie chcą mieć własne M, i tutaj realizacja tego. Budynku trwa. Mam nadzieję, że oddamy pierwsze klucze już przed Bożym Narodzeniem bieżącego roku. Natomiast budynek socjalny w realizacji, a to nie wszystko. Złożyłem wniosek oczywiście o przystąpienie miasta do programu rządowego Mieszkanie Plus. Podpisałem w marcu list intencyjny, no i trochę tutaj te procedury trwają. Lokalizacja tych dwóch budynków, bo na razie o dwóch budynkach mówimy, też zmieniła się w stosunku do pierwotnego naszych zamierzeń. W tej chwili rozważamy lokalizację jednego budynku przy ulicy Putry, drugiego przy ulicy Franciszkańskiej i mamy nadzieję, że wkrótce dopniemy te formalne sprawy, podpiszemy stosowne porozumienia i w, z tego programu chcemy wybudować na początek no, 100, może nawet i więcej mieszkań pod wynajem, bo mamy deficyt mieszkań pod wynajem. Widzimy, że te czynsze wynajmu realizowane na tym rynku takim prywatnym, Dość wysokie, a wobec tego warto inwestować właśnie w te zasoby, które będą przeznaczone pod wynajem.